Cześć kochani Tusielska, witajcie ponownie u mnie. Dzisiaj opowiem Wam o moich doświadczeniach z tym podkładem. To jest Physician's Formula Butter Believe It. Zapraszam. Witam Was w niedzielnym filmiku. Kiedy to nagrywam, jest sobota i to jest ostatni dzień mojej kwarantanny. Energia mnie tak rozpiera, że zaczęłam myć okna, prać firanki, ściągnęłam zasłony, chciałam je uprać. Okazało się, że trzeba chemicznie, więc muszę je zanieść do pralni chemicznej. To też mnie czeka. Nie mogę tak naprawdę po prostu doczekać się wyjścia z domu i przejścia się nawet wokół bloku. I chociaż zwykle, gdy siedzę w domu przez dłuższy okres, to nie za bardzo chcę mi się malować. Tak teraz bardzo mi się chciało. No nie codziennie nosiłam makijaż, ale bardzo często. No i dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś, co testowałam ostatnio. To jest nowość od Physicians Formula, podkład i korektor w jednym, Butter Believe It, gra słów butter, czyli masło. Masło dlatego, że ta formuła jest wzbogacona trzema masłami pochodzącymi z dżungli amazońskiej. Masłem murmuru, które jest już znane w kosmetykach Physicians Formula. Pierwszy z tej kolekcji z masłem murmuru pojawił się oczywiście mega sławny już bronzer. Są też róże, rozświetlacze, cienie chyba też już nawet są. No i teraz jest podkład i korektor. Jak jeszcze mogłam wychodzić z domu, to przeszłam się po kilku drogeriach, właściwie po kilku Rossmanach i drogeriach Hebe, gdzie szafy marki Physicians Formula można zobaczyć. Nie widziałam nigdzie tego kosmetyku, na stronach tych drogerii Rossman, Hebe też go nie widać. Na pewno można go dostać na Notino, na Look Fantastic, na Cocopandzie, na Douglas.pl, stacjonarnie nie wiem, w internecie, znaczy na stronie internetowej Douglasa jak najbardziej. Oczywiście są różnice w cenach, ale są też różnice w ilości dostępnych odcieni. No, oryginalnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta marka Physicians Formula głównie występuje, to tych odcieni jest, moi drodzy, 2, 4, 6, 8, 12. U nas jest od 3 do 5, w zależności oczywiście, gdzie go kupicie. Ja mam go w odcieniu light i od razu Wam powiem, że on taki znowu jasny nie jest. Jaśniejszy jest chyba tylko już fair. Nie, fair to light. Ok, więc podejrzewam, że gdybym sięgnęła po fair to light i już Wam zdradzę, to byłoby troszeczkę lepiej. To jest coś, co mam dzisiaj na sobie z odrobinką rozjaśniacza. Sam produkt, jak się prezentuje, co ma dla Was zrobić. Macie szklane opakowanie i pompeczkę. Jeśli chodzi o to, jaki efekt ma Wam dać na skórze, to czytam już teraz ze strony Physicians Formula. Jest to ultraluksusowe połączenie podkładu i korektora. Jest wzbogacony mieszaniną maseł murmuru, tak jak powiedziałam, kupuasu i tukuma, które pochodzą właśnie z dżungli amazońskiej. Niesamowicie kremowa formuła wtapia się w skórę, pozostawiając naturalny blask. Ma być długotrwały, bardzo lekki i ma być bardzo łatwo budować krycie. Standardowo w tym momencie zapraszam Was na pierwsze wrażenia. Zobaczycie aplikację, mój pierwszy kontakt z produktem, takie pierwsze myśli, spostrzeżenia, a później opowiem Wam, czy warto, jak jest się właścicielem cery mieszanej, sięgnąć po ten produkt. No dobrze, zróbmy to. Pierwsze wrażenia, Butter Believe It od Physicians Formula. Nie wiem zbyt wiele o tym podkładzie, oprócz tego, że w nazwie jest Foundation and Concealer, czyli ma być podkład i korektor, coś mocno kryjącego, zakładam. Chociaż zaraz tutaj na tej etykiecie z tyłu doczytam, ale ja nie będę dzisiaj go testować jako korektora, dzisiaj go przetestuję sobie jako podkład. Przede wszystkim tutaj z tyłu, chociaż zdrapałam trochę tą naklejkę, żeby się do odcienia dobrać, a mam light, już tutaj widzę, że nie będzie tak znowu z light, ale ma być kremowa konsystencja, ma być naturalny, promienny blask, długotrwała, lekka formuła, zapewnia mocne krycie. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Nie mam na sobie żadnej bazy oprócz bazy podcienia od Inglot. Dzisiaj sobie przetestujemy go na golasa, można tak powiedzieć. I dzisiaj nałożę go też gąbką. Jest szklane opakowanie, plastikowa pompeczka i jest za ciemne chyba, no. Ale jestem na kwarantannie, nigdzie się nie wybieram, więc wiecie, no, mogę pochodzić w za ciemnym podkładzie. Czy on taki znowu za ciemny jest? Chyba nie. Dobra, postaram się Wam tutaj lusterka w kadr nie wsadzać, ale że miał jakieś takie mocne krycie bardzo. Ej, słuchajcie, no nie wiem, czary po prostu. No wydaje się, czy ja po prostu źle widzę? Wydaje się być za ciemny, prawda? A na twarzy już taki ciemny nie jest. No kurczę, wezmę to. Nie zadaję zbędnych pytań. Fajnie się stapia.
z moją cerą. Nie no, krycie jest całkiem fajne. I jest blask. Ale czy to się przełoży na mniejszą trwałość na cerze mieszanej? No zobaczymy. Dzisiaj jak szukałam czystej gąbeczki w moich zasobach, to się nagle okazało, że niewiele takich w miarę dobrych, w dobrym stanie tych gąbek mi zostało i jak skończę to nagrywać, to chcę sobie złożyć zamówienie z tym, że no teraz złożę zamówienie na Menti pewnie, bo ja lubię te gąbeczki blended, ale tak swoją drogą, słuchajcie, to gdzie wy kupujecie gąbki do nakładania makijażu? Bo ja tak się zatrzymałam na tym etapie blended na Menti, ale przecież to nie może być jedyne dobre miejsce, gdzie można kupić fajną gąbkę w przyzwoitej cenie. Kurczę, jest blask. No, wyglądam jakbym była nakremowana, nie? I to krycie jest takie konkretne też. Moja skóra przebija moje piegi, przebarwienia, ale kurczę, jest tak ładnie, bardzo ładnie, ten koloryt wyrównany. Taka moja skóra, ale o wiele, wiele lepsza, wiecie. Wiecie, z czym mi się kojarzy ten blask? Z podkładem od Anastazji. Z tym The Foundation. Tylko, że tamten na mnie kompletnie się nie chciał trzymać. Spływał mi z twarzy. No kurczę, wiecie co, podoba mi się. No, to jest troszeczkę za ciemny, ale tak przeciągniemy na uszy tutaj. Domownicy nie zauważą. No, co o tym sądzicie? Jest blask, ale takie porządne między średnim a mocnym krycie. Ja mam wrażenie, że on tak fajnie osiadł na twarzy, delikatnie zastygł, ale nie ma efektu pudrowości. Standardowo moje dzieci krzyczą w tle, bawią się i wściekają. Nałożę korektor, przypudruję go troszkę w strefie T pudrem matującym, jednak, bo nie mam dzisiaj bazy, więc chcę dać temu podkładowi szansę i zaraz się widzimy. Z racji tego, że podkład jest troszeczkę przyciemny, nałożyłam też troszkę przyciemny korektor, ten Magic Way Liquid Concealer od Charlotte Tilbury. Ja mam go w odcieniu 4 Fair. Trójeczka. To był odcień, który powinnam kupić, ale tego nie zrobiłam. Ale jak się troszeczkę tylko opalę na wiosnę, no to będzie super. Ja bardzo lubię ten korektor. Oczywiście utrwaliłam go pudrem od Charlotte Tilbury, a ten podkład od Physicians Formula utrwaliłam pudrem od Revolution Pro, moim zaufanym Hydra Matte. No i oczywiście w strefie tej jestem teraz na maksa zmatowiona, ale boki twarzy zostały takie, wiecie, właśnie promienne. Nie zauważyłam, żeby ten produkt zoksydował, ale zaczyna coraz bardziej zastygać. Nie czuję tego na twarzy, ale widzę taką satynową matowość. Tam, gdzie oczywiście go nie utrwaliłam pudrem. Nałożę resztę makijażu, no i zobaczymy, czy może zoksyduje podczas wykonywania całej reszty konturu, oczu i tak dalej. Widzimy się za chwilkę w gotowym makijażu. Et voilà! Tak to wygląda. Jak widać, bluzka podyktowała mi dzisiaj resztę makijażu, bo poszłam w brzoskwinie. Na ustach i na policzkach mam zestaw, bo i błyszczyk, i róż pochodzą z zestawu od Fenty Resting Peach Face. Nie mam rozświetlacza, to rozświetlenie to jest podkład i róż rozświetlający w kremie, a na oczach mam paletkę od Wet n Wild seria Color Icon w opcji kolorystycznej Heart and Soul. Jest nieźle, ale jeszcze nie skończyłam testować tych paletek, moi drodzy. Jeśli chodzi o podkład, bardzo mi się podoba to, co widzę, bo przede wszystkim nie zoksydował, nie popękał, nie wysuszył się, nie pojawiły się żadne plamy, wszystko wygląda bardzo ładnie. Mam wrażenie, że ten jego blask troszeczkę się uspokoił. Ja oczywiście przetestuję go obok podkładu innego od Physicians Formula, który uwielbiam od lat, mówię o The Healthy Foundation. Tam jest o wiele mniejsze krycie przy delikatnej warstwie. Ja się zawsze staram nałożyć niewielką ilość produktów. Moja cera już w miarę dojrzała, lepiej wtedy wygląda, ja się wtedy lepiej czuję. Tu jest większe krycie. Tam też jest taki bardziej naturalny wygląd. Wydaje mi się, że zaraz po aplikacji tutaj jest więcej blasku, ale tak jak powiedziałam, ten blask się troszeczkę uspokoił. Nie czuję się na za tłustą, zbyt świecącą. Bardzo mi się podoba to, co widzę. Oczywiście kluczowym będzie co? Trwałość. Zobaczymy, jak to wytrwa na mojej cerze mieszanej. No i co? Jak na razie jest duży plusik. Jak widzieliście, pierwsze wrażenia, pomijając odcień, były bardzo obiecujące.
Tak jak powiedziałam na początku, ja sobie go mieszam i tak robiłam w pozostałe dni z odrobinką białego miksera od NYX i wydaje mi się, że wygląda to całkiem nieźle. No gdybym sięgnęła po ten jaśniejszy odcień, byłoby jeszcze lepiej. Od razu Wam powiem, że on u mnie jako korektor, chociaż tego nie sprawdzałam przy pierwszych wrażeniach, to później się jednak skusiłam, nie wygląda dobrze. Bardzo ładnie się aplikuje, całkiem niezłe ma krycie, nie jest to krycie pełne, ale rzeczywiście można je zbudować tak jak i na pozostałych partiach twarzy. To jednak po kilku godzinach wygląda to moja okolica pod okiem sucho. Jest to rejon na twarzy, który u mnie jest bardzo wymagający. Wiele korektorów mi się nie sprawdza, no i podkład, który ma być też korektorem, niestety nie wypalił. Muszę powiedzieć, że mam bardzo dobre doświadczenia z tym produktem. Spodobał mi się. Jeśli chodzi o to jego rozświetlenie, które nie wynika z perły a la Huda Beauty, tylko to jest taki blask mokrej skóry, zdrowej skóry, takiej świeżo nakremowanej, można powiedzieć. Zaraz po aplikacji jest dość intensywny. Z tym, że to, co zauważyłam już przy pierwszych wrażeniach, on niejako zastyga, nie ma wykończenia pudrowego, ale tapia się ładnie skórę i właśnie ten blask niejako wysycha, już nie jest taki intensywny. No oczywiście w strefie tej ja się zawsze pudruję pudrem matującym, więc tutaj już nie można mówić o jakimkolwiek blasku. Natomiast boki twarzy, nieważne czy je skonturuję kremami czy pudrami, to jednak wyglądają bardzo naturalnie i lśnią takim lekkim, zdrowym blaskiem. Ja przy pierwszych wrażeniach wspomniałam, że on mi troszkę przypomina podkład od Anastazji, z tym, że ja z tamtym podkładem bardzo szybko się pożegnałam, bo on błyszczał intensywnie, rozwalał się, wyglądałam tłusto i nieświeżo. Tu takiego efektu nie ma. Chociaż przyznaję, że znaczy nie mogę narzekać na ciastkowanie czy jego rozwalanie się, rozpuszczanie w strefie T, bo czegoś takiego nie zauważam. Z tym, że tak jak po całym dniu noszenia inne podkłady, które świetnie na mnie leżą, kiedy przychodzi moment zdjęcia makijażu już wieczorem, to one, pomijając oczywiście jakieś wytarcia, przetarcia mechaniczne, tam gdzie się, wiecie, podetrę czy wytrę nos, to wyglądają świeżo i ładnie. On po wielu godzinach zaczyna już tracić swoją świeżość. Już w strefie T jest troszeczkę rozwarstwiony. Nieznacznie i widać to tylko z bliska, ale mam wrażenie, że ten proces rozwalania się zaczyna się. Dlatego podejrzewam, że jak się zrobi ciepło i będę chciała sięgnąć po ten produkt, to on gdzieś tak w okolicach południa zacznie mi się na tej mojej przytłuszczającej się strefie T rozwalać. Ale to są moje domysły, będę musiała to przetestować jeszcze za kilka miesięcy. Na chwilę obecną jest naprawdę bardzo dobrze. Chociaż ten jego blask po aplikacji zaraz przypominał mi podkład od Anastazji, to ta już jego zastygnięta, uspokojona wersja bardzo przypominała mi z kolei inny podkład od Physicians Formula, coś co ja bardzo lubię, The Healthy Foundation. Tu od razu Wam powiem, bo przetestowałam sobie jeden koło drugiego, tu jest o wiele mniejsze krycie. Bardzo łatwo tą formułę budować, dokładać kolejne warstwy i nie stracić lekkości, jaką ta formuła oferuje. No ale tutaj przy o wiele mniejszej ilości produktu macie taki sam efekt. I ten blask zdrowej cery, chociaż tu absolutnie nie jest powiedziane, że to jest podkład rozświetlający, to jest takie bardzo naturalne wykończenie, to kiedy ta formuła, tak Wam ciągle pokazuję, to kiedy ta formuła się uspokoi i, wiecie, zastygnie i się tak fajnie ułoży na twarzy, to wygląda bardzo, bardzo podobnie. Może ten blask jest o ciupinkę większy, ale wydaje mi się, że dla osób trzecich, gdybym się pokazała w tych podkładach, wiecie, tutaj z nabudowanym kryciem, tutaj z domieszką miksera, to tak naprawdę nie widziałabym między nimi różnicy. Chyba że właśnie wieczorem, bo ta formuła, kiedy przychodzi mi już zmyć twarz, wygląda bardzo świeżo i ładnie, a tutaj już ten proces rozwarstwiania się zaczyna, tak jak powiedziałam, więc to jest na mnie trwalsze, ale sam efekt jest bardzo, bardzo podobny. Właściciele cer suchych mają prawo zadawać w komentarzach pytania, czy skoro jest ta mieszanina maseł i czy on jest mniej trwałą odrobinkę, ale jednak formułą w porównaniu do innych o naturalnym czy matowym wykończeniu, to czy to będzie coś dla nich? Od razu Wam powiem, że nie mam bladego pojęcia. Już nieraz było tak, że ktoś, kto ma cerę normalną czy suchą, polecał podkład i mówił, że u niego to jest Sahara, że wysusza, że pewnie właściciele cer mieszanych i tłustych będą zachwyceni. I ja sięgałam po taki produkt i okazywało się, że u mnie też nie jest dobrze, bo albo się gdzieś rozwarstwia, albo też przesusza za bardzo, albo gdzieś się źle nakłada, więc
Nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Ja mam cerę mieszaną, przetłuszczam się w strefie T i tak jak powiedziałam, w zimie teraz jest tutaj tak w miarę normalnie i on u mnie wygląda pięknie. Bardzo naturalnie, nie oksyduje, nie ma problemów z aplikacją. W ciągu dnia bardzo ładnie się nosi. Nawet jak założę maskę, no i wiadomo, są to już przetarcia mechaniczne, na przykład na nosie, to te przetarcia są niewielkie. Muszę przyznać, że jest bardzo trwały. No i to krycie naprawdę jest fajne. Podsumowując, bardzo fajna rzecz. Bardzo żeśmy się polubili. Z tym, że właśnie nie wiem, jak to będzie, jak zrobi się ciepło. Ale przed nami jeszcze kilka miesięcy, więc tak na razie będę się nim cieszyć. Moi drodzy, jeśli chodzi o recenzję podkładu od Physicians Formula, to ode mnie na dzisiaj to już wszystko. Do siebie zapraszam w środę i będzie czat make-up. Sięgniemy sobie po bardzo starą serię, czyli stare, ale jare. Sięgnę po moje zasoby, zrobimy sobie jakiś fajny makijaż. O tym będzie w środę. Do zobaczenia. Na razie, pa.